To kolejny na naszym rynku produkt japońskiej firmy Tombow, który pojawia się w sklepach zapakowany w metalowe, gustowne pudełko, mogące służyć także jako piórnik. Oczywiście dostajemy instrukcję obsługi i sam produkt. Seria Tombow to pióra w granicach 120-130 zł, wykonane głównie z lekkiego metalu. Właśnie firma Tombow specjalizuje się w materiałach dziwnych, takich jak karbonowe czy lekkie stopy metali. To pióro właśnie jest takie niebywale leciutkie. Tutaj sekcja z plastiku, stalówka oczywiście stalowa, ale bardzo dobrej jakości. Nie ma żadnych problemów z pracą tej stalówki. Widać wzór cygarowaty, nowoczesny. Naboje i konwertery, które można w tym piórze używać, to oczywiście tradycyjny, tak zwany europejski rozmiar, więc nie ma problemów z dokupieniem nabojów czy konwerterów, które mogą wykorzystywać wszelkie kolory atramentów. Osadzenie naboju to żaden problem, po prostu przebija się kulkę i osadza nabój w odpowiednim miejscu. Tutaj używam już lekko zaczętego naboju, także proszę się tym nie sugerować, ale żaden problem z kupieniem całej masy kolorów atramentów do tego pióra na naszym rynku. Można pióro używać z założoną skówką z tyłu, w tym wypadku nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. Pióro jest leciutkie, także i ze skówką nie ciągnie do tyłu, także zupełnie dobrze można nim pisać. Świetnie sprawdza się ta stalówka, bardzo ładnie pisze, nie drapie, atrament przepływa doskonale. To grubość F, taka europejska, właściwie F-ka, nie japońska, bardzo cienka, ale jak chcemy bardzo cienko, możemy stalówkę odwrócić. Jest pięknie zeszlifowana, także pisać można i odwróconą stalówką. Niestety jest twarda, także tutaj żadnej grubości linii nie osiągniemy szerokiej. Dla porównania mamy tutaj linię Parkera, też stalówka F. Widać, że praktycznie jest to porównywalne, chociaż moje zastrzeżenie takie, że stare Parkery miały cienkie F-ki. Oto współczesny Parker ze stalówką F. Tutaj widać już, że to właściwie znacznie grubsza linia. Pióra Tombow sprzedawane są w całej gamie kolorystycznej. Tutaj widać tylko dwa, jeden srebrny i ciemnoczerwony. Pióra na obu końcach są lekko zwężane, przez co skówka założona na korpus wchodzi głębiej i dobrze się go trzyma. Nie ma obawy, żeby spadła. Skówka zamykana oczywiście na zatrzask. Te symulacje gwintu po prostu stanowią dekorację. Zamknięte pióro prawie 14 cm, a otwarte 12. Wagowo sprawdźmy. 16 gramów to naprawdę bardzo mało. Tam jeszcze nabój jest w środku. 17 Parker 65, który uważam za bardzo lekkie pióro. A Duofold 30. Tombow to pióro o klasycznym wyglądzie, wykonane z trwałych materiałów i niezawodne w pisaniu.